Chcemy obliczyć granicę przy x dążącym do minus 1 z funkcji 6x, dodać 5x, odjąć 1. No i widzimy, że ta funkcja, której granicę tutaj chcemy obliczyć, to jest funkcja kwadratowa, a współczynnik przy x jest dodatni, czyli wykresem tej funkcji będzie taka parabola z ramionami skierowanymi do góry. Jakoś tak będzie wyglądał wykres tej funkcji mniej więcej. No więc intuicyjnie czujemy, że jest to wykres funkcji ciągłej. Mogę go narysować bez odrywania. Mazaka, tutaj nie ma żadnych skoków, funkcja zmienia się w sposób ciągły. Czujemy to intuicyjnie. A teraz przypomnijmy sobie formalnie, co to znaczy, że funkcja jest ciągła w jakimś punkcie. Powiemy, że funkcja f od X jest ciągła, w jakimś punkcie X równym A, wtedy i tylko wtedy, gdy to jest po prostu definicja ciągłości funkcji w punkcie. Kiedy granica przy X dążącym do A. Z tej funkcji, z wartości tych, tej funkcji f od x jest równa wartości funkcji w tym punkcie a. Czyli kiedy granica funkcji istnieje i jest równa wartości funkcji w tym punkcie, to wtedy funkcja jest ciągła w tym punkcie. No i tutaj ja próbowałem argumentować jakoś za tym, że ta funkcja kwadratowa jest ciągła, rysując jej wykres. Można też inaczej to argumentować. Można powiedzieć na przykład, że tutaj mamy po prostu mnożenie argumentów x razy x razy jakaś stała, dodać. 5 razy x i tak dalej, wiemy, że granica iloczynu to jest iloczyn granic, granica sumy to jest suma granic, czyli widzimy, że te działania tutaj algebraiczne, które mamy, one są ciągłe i ta funkcja jest ciągła, więc możemy tutaj, żeby obliczyć wartość tej granicy, to po prostu możemy obliczyć wartość funkcji w tym punkcie, czyli wystarczy wstawić za x do tego wyrażenia minus jedynkę, dlatego, że ta funkcja jest ciągła, czyli będziemy mieli 6 razy minus 1 do kwadratu, dodać 5 razy minus 1, odjąć 1, to ile to będzie? Tutaj mamy 6, odjąć 5, odjąć 1, dostajemy 0. Czyli dla funkcji ciągłej obliczenie granicy jest proste, bo po prostu wstawiamy za argument ten punkt, w którym liczymy granicę, i w tym wypadku ta procedura daje nam, że ta granica jest równa 0.